No going back, Ellis. There never was. Let's get this over with. He's marched in. Otworzył te, a co będzie za tymi? Zamknięte. O! Dobra, nie chcą mnie przez próg przepuścić, nie wiem, o co kałam. Uwielbiam tę grę. No, dobry koniec, prawda? Co tu niby przeszkadzało? Fajnie, piłka poleciała z góry. Cudowne. Latarka nic nie daje, ta latarka nic nie daje. Ostatnia sesja. Pacjent wreszcie opuszcza Bar Kidsville. Jak sam powiedział, czuję, że jest gotowy na zmianę. Cieszy mnie to. Mniej cieszy sama zmiana. Pacjent chce się zaciągnąć do wojska. Przyglądał go do tego jego ojciec, pułkownik. Niepokoi mnie, jaki skutek będzie miało nowe środowisko na jego delikatną psychikę. Czyli coś się wydarzyło w tym lesie. Jednak stąd zna ten los, las. Trafił do szpitala psychiatrycznego, z którego udał się do wojska. Cudowne. Stres i traumatyczne przeżycia na służbie mogą spowodować całkowite przemieszczenie traumy z dzieciństwa związanej z lasem. Traumy, o której, jak się wydaje, już zapomniał. Obawiam się jednak, że las nigdy go nie opuści. Bez względu na to, co się stanie, las pozostanie w głębi. Tamto przeżycie wywarło ogromny wpływ na pacjenta. Ekstra. Subcią. Nie dobrze mi. Weszłam, tu nic nie było, jakaś nagroda. Jest dobra. Złe główne, które będzie też zawierało dobre, zły pies oraz jedne sekretne. Czyli dwa zakończenia z dwoma. Tu nie wiem, co tu u nas wyjdzie, nie? Zobaczymy. Możemy wejść jeszcze na górę, natomiast on go zabrał do piwnicy, nie? A piwnica będzie gdzie? Na tą stronę. Spoko. Czy ja przyszłam do wyjścia? Bo tak. Dokładnie. No dobra, to przynajmniej wiemy, że mamy pozwiedzane.
pozwiedzany parter, nie? Ej, a poczekajcie, a jak ja cofnę? To bym mogła jakieś inne drzwi otworzyć? Nie. To było wyjście. Tu też nie mogę. Jednak nie. Okay. Nie, nie. To znaczy, to studio lubię, jak się wszystkie rzeczy znajduje i wtedy jest dobre zakończenie, w zasadzie pełne. W ten sposób. Nie wiem, jak oni to tutaj rozplanowali. Natomiast... Tu chyba byłam, prawda? Tak, tu się bałam strasznie wchodzić, chociaż wy tego nie wiecie. I tam zrobiłam kółeczko, obejrzałam wszystko. Pójdziemy na górę. Teraz są do wyjścia? Teraz drugie drzwi otworzę? Powiedzcie, że tak. To jednak nie do tych. Do tych też nie. Będziemy musieli iść. Tak chciałam wszystko pozwiedzać. Shit. Z tymi śladami. Tu. Tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Już wszedł na górę? Gusta, piwnica w opuszczonym lesie. Nie, ja, tak przypomnijcie. How did I end up back here? Co? Przecież to było w ogóle wyjście z domu. Tam już byłam. Ale tam już byłam! Nie no, bez sensu! Jechu! Oczy mi zawią, nie? That one was different. The light just made it angry. Co? Światło tylko.
rozzłościło. Super. I co, znowu jestem tutaj? On work. Nie, to chyba Czarnobyl jakiś, ja mówię wam. Co to ma być? Dobra, bądź, że... Seria? Okej. Okej, czyli tam mam iść, czyli tam nie idę, tak wam powiem. Okej. Dobra, to obstawiamy teraz tak. Co my tutaj mieliśmy naprawić? Ho, 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 ho. Widzę górę, nie? To to, nie? No nie, to mamy naprawić? Czekajcie. Ruina. Albo to. Nie? To była czerwona kaseta, więc coś mamy nią przystawić. Pytanie co? Co za psa? Ja psu nic nie zrobiłam, nie? Ja się nie godziłam na taki los dla psa. Mamy te drzwi, no. No fajnie, no mamy, no. Tylko te drzwi mam otworzyć?
Ja bym chciała na górę wejść. Co to w ogóle za miejsce jest? Wszystko tu wisi. Czerwona latarnia. A to nie są te drzwi, to są inne. Coś mnie tu nie gra. Gdzieś indziej chyba. No, możemy te drzwi sobie otworzyć, do których nie chcę iść, ale... Wydawałoby mi się, że... Mogłabym ten strop naprawić. Ten dom warczy na mnie. Nie wiem, nic z tego, nie? Niestety, przykro mi. Dobra, tu byliśmy, znamy to i dochodzimy, kurczę. Schodziliśmy niby. Kurczę, o co tu chodzi? Uff, dobra. Czyli to tylko to jest, nie? Albo muszę stać blisko za tym, co opadło, nie? Czekajcie, kuma ktoś to? To było przy końcu. Super. Ja nie chcę tam iść. Peter. To nie Peter. Już nie jest Peter, nie? Ja chcę tu... Panie, już nie ma, nie? Fuck. Ej, po co nam to... Na co była nam ta bateria? Ktoś wie? Jezu, ile razy można... To daje ci moc, daje ci szansę, by złapać życie w garść. Dotykasz gałązek i przesuwasz palcami po ich kościach. Zginasz je, łamiesz im kręgosłupy, a ona cię obserwuje. Kiedy już nie podniesiesz,
Kiedy już je podniesiesz, nie pozwoli ci ich odłożyć. Jej szepty będą stawać się coraz słodsze za każdym razem, gdy zaciśniesz pięść. Jest to, nie? Właśnie o to chodzi, że mogliśmy tych gałązek nie łamać też, co ciekawe. Ale w późniejszym etapie już nie było takiej opcji, on nie sam zaciskał. Pytanie, czy gdybyśmy tego nie robili od początku, a pies się ich bał, pamiętacie? To czy w późniejszym etapie też miałby taką silną wolę, żeby ich nie niszczyć? Pytanie tylko, czy nie niszczenie to jest na pewno dobre? Czy ten gość naprawdę był przyjacielem? To się okaże, nie? Zabij psa, kurde, to nie no. Super. No to jest w ich stylu, nie? Tak jak te layersy całe. Jedynka i dwójka. This is your chance to do something good, Alice. Don't waste it. Maryland. Nie czekaj, nie wrócę na obiad. Pytanie, co tu się stało wtedy w tym lesie za dzieciaka? O Boż, nie patrzę. Nie. To nie jest od niej, nie? To nie było teraz od niej. Tak, to nie od niej jest. Portfel! Właśnie, nie czytaliśmy wróżb. I pytanie, czy pies zginął, bo nie daliśmy mu trzech smakołyków? Jak ja będę z tym żyła teraz? Patrzcie. O kurde, mogliśmy wcześniej zajrzeć, nie? Siedem, pięć, jeden, zobaczcie. Jeden, pięć, siedem. To sporo tych notatek nie odnaleźliśmy. Nieśmiertelnik Palmera, Elwooda. Tych nieśmiertelników chyba najwięcej znaleźliśmy. Zdjęcie Petera. I tych zdjęć całkiem sporo, no. Figurek mamy 4, 5, 6, 7, 8. Figurki mamy wszystkie. Chyba. Plastikowa butelka, papierowy kubek, stara skarpetka, pusta paczka po papierosach, papierek po cukierkach, pusta paczka po papierosach.
Szkoda, że smakołyka nie daliśmy, nie? Szczur. Okej. So how many years has it been? Four. Charming mood today. Dark distance. The light. Can anyone hear me? The light. Anybody there? Nie mam światła. The light. Nie mam światła. The light. Anybody there? The light. Ale gdzie tu światło? The light. Anybody there? Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. On sam tu siebie mówi. What? Czekajcie. Co tu się dzieje? Przypomnijcie mi następnym razem, że ja takie gry lubię oglądać, ale nie lubię w nie grać. Sheriff. Co? Szeryfa? Fuck, a jakby nie podeszła i nie nacisnęła? Pytanie, czy to są... Nie patrz! Shit. Okej, czemu nie działa telefon? Ej, halo.
ścieżką. Jak mam nie patrzeć? I'll have to sneak past it somehow. Idę ścieżką, ne? Tak. Zerwę mam to iść. Oczy mi wyschły. Czuła mi się, jak tu zamknięte jest, halo. Co sobie? No zobaczcie. Tu zawalone jest. Jak ja mam? Co je sobie jaja robią? Jak mam ścieżką iść? Kurde, no, chyba nie przewidział, że się zepsuło. Uwielbiam tę grę, nie? Światło go budzi, no, dobrze wiemy, no. Nic z tego. No i są cwaniakiem. Może tak doradzą mądre czaty, co tu zrobić w takiej sytuacji. Wygląda na to, że muszę koło niego przejść, nie? Ten tu namalował ślady w tę stronę. Leży tu zawalony jest. Tak. Ej, nie wiem. Ale to plus F4, tak? To jest najlepsza opcja. A tu bałagan jakiś, ktoś nie posprzątał. Okej, tu mamy iść. A jakbyśmy poszli tu po śladach... O fuck, przepraszam. Okej. The fuck. A to mnie teraz jeszcze bardziej zaintrygowało, co tam będzie. Byliśmy, pamiętacie? Miś koralką.
Patrzam na buty. Dobra, ile oni się jeszcze będą ze mną tak bawić, nie? Ile się pytam? Tym razem co do góry? We got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Nie chcę tam iść, tam się w ogóle... Ale wkręt, powiem wam, że to jest chore, nie? A czemu mam się coraz wyżej patrzeć? Teraz. Adam. Do you copy, Alice? Over. Klawiatura się zapala, gaśnie. Kurde, razem z ekranem, nie? To jest chore. No wygląda na to, jakby zabił. Najpierw zabił kogoś. Kogoś nie uratował w Afganistanie. Coś tam... Znowu to samo. Ja mam dosyć, kurde. Shit. Kto to był, ten łysy?
teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. A to będzie nastolatek. Nieuzbrojony. Okej. To jeżeli to wszystko prawda, no to gość miał rzeczywiście niezły ten festival failing, czyli on po prostu to jak z wojny wrócił, to poszedł do policji znowu. I tam znowu kogoś ubił. Tak. Poczekajcie, ja mam znowu tam iść? Nie, co się zaczęło tutaj? Tu miejsce. Niekoniecznie. No to ja przyszłam, prawda? Co ciekawe, mogę wrócić? I'm to blame for that. It's not where it all started, is it? I've seen this room before. Już tu kiedyś byłem. Przez okno, chłopie. Łącz z tym wariactwem. Oh, here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off on basic training? And what kind of girl would want you now? Your wife didn't seem to mind. Oh, shoot. He got you. Hey, shh. He's coming. Houston, mamy problem. Nie wiem, gdzie mam iść teraz kompletnie. O Boże. Okej. Sir! Sir! Yes, sir. Freaking butcher. Miał oznaczyć. Sir, sir, sir. Fuck. Ja
Powiem wam, że długi ten endgame. Fuck. To na koniec się utopi? Litości. Co? A kto z białym robił? Nieudolny. Wiemy, co tam się stało. Od A do Z. Co to niby jest? Nie, nie zrobię tego, baj. Nie! Kurde, jak uparta, nie? Co zostawię? No to jest pytanie też. No jest.
See, that's right. I saw it in the last video. Bez klamki. Okej. Czyli... Coś tu sapy. Widzisz, że to zaraz koniec? Ja już nie mogę się tu czekać, no. Won. Ale z tego, co widziałam, to nic chyba dobrego nie wróży. Tak, byłoby zbyt pięknie, prawda? Idź mi! Ja nie zostawiłam piesła. Trzymałam póki mogłam, ale... Jezu, jeszcze raz do piwnicy. Jeszcze raz. Zaśpiewam jakąś piosenkę typu krótka, rosła, wolna, szumiałka. Mu chodzi. Ja się pytam, czy mu chodzi. Pytanie, czy on sobie poszedł na amen, czy sobie kółeczko teraz robi? Robi sobie kółeczko, super. Ekstra. Wypas. I co? Keith Forst.
strasznie duży ten dom, nie? Taki wielopiętrowy. Sylvester Boyce. Okej. Roscoe Hayward. They're all dead because of me. Is this his room? God damn it. Przecież już tu byliśmy. Nie widziałam, patrzcie tylko w podłogę. Hello. Co to ma znaczyć? Co? Poczekajcie.
znowu zasapę. I teraz? Super! Jeden drepcze, drugi sapie. I've been waiting for you. Nie patrzę. Nie wiem, czy mam iść do góry, czy gdzie? Nie ma. Uwa! Bo nie patrzyłam! Halo? Uszukali mnie. No przecież nie spojrzałam! Patrzyłam się kurde w ziemię, nie? Oszuści są! Idę na kuca, patrzę na ziemię. To moja wina, że co tam chodzi? Przecież nie patrzę! Wchodzę jej pod nogi, no co mam zrobić? Patrzę się w ziemię, patrzę się w ziemię, w ziemię się patrzę. Patrzę się. Wiemy. No i co? I co oni robią w sobie tutaj? Nie ma przejścia, nie? Nie ma przejścia, nie? Tylko... Przecież to jest w babu korowiu. Tamtędy to ja szłam. Halo. Przecież to ja tamtędy szłam. Jak mam latarkę zgasić? O Jezu, idzie tu. Się latarki zgasić, Łuśku. I patrzcie, już mam tędy. Idzie tu. Idzie tu. Idzie tu. No i co? No jak ja mam tu przejść? Mi tu wytłumaczy? Odwrócić się nie mogę, nie? No, rozejrzyj się, tak. Super, full wypad. To jest... Świetny pomysł, podoba mi się bardzo. Coward. Shut up. No i co? No i co? Dobra, tam coś jest, nie? W drzwiach. Na stówę. Dobra. Omijamy szerokim łukiem. Też łazi. Kurde. Your turn. Kill him. Oh, my head. To jest znowu jajko, nie? Tak. Akurat poszło w tamtą. Kanapa. Fak. To nie była dróżka dla nas. Jezu, jeszcze raz mi ktoś krzyknie. Okej.
Nie, a tak serio? Tak serio się zapytam, to kiedy koniec w końcu? Bo mamy godzinę 6 minutne i... A nie wiem już ile kółek tutaj porobiłam i zaczyna mnie to irytować, nie? No i co? Tak, schody na górę. O, więc tak samo. Ej, no przecież nie patrzyłam, nie? Co za oszuści. I'll be safe there. Róg, tam, będę bezpieczny. Super. Gdzie ten róg był? No, tu mam róg, o taki ładny. Okej. Tu ten róg. Super. O, muszę z tym walczyć, nie? Behind you. Come on! No. Come on, look at me. Stop! Wszystko zebraliśmy, bo tu bardzo ważne rzeczy same są, nie? Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, a tam Bóg wie co będzie. Poczekajcie. Teraz gdzie mam patrzeć? Teraz nawet nie wiem gdzie idę. Tu szukamy kąta? Byłam niegrzeczna. O, mu się krzywo w głowie porobiło, teraz powiem wam. Nie, tu nie chcę iść, tu mi się bardzo podoba. I co? Mamy tak. Lewa, prawa do wyboru. Którą bramkę wybieramy? Oto też się otwiera. Lewa, prawa. Gdzie idziemy? Uhu. Ma jakieś znaczenie? Idę w lewo. I co? Chodzę tyłem, patrzcie na to. Nie, ciągnie mnie ku do siebie, nie? Małpa jedna. Idę stąd, nie wiem gdzie idę.
co jest? Co się dzieje? Czekajcie. Dobra, nie kułam teraz. Niczego w ręce nie trzymam. Gdzie jestem? Co? Co tu się odjanie Pawła? Ja się pytam. Mówię, idę tyłem, nie? Poczekajcie. Nie mogę iść tyłem? Przeca idę tyłem, nie? Pyk. Chodzę tyłem. Może ta lewa bramka to jednak nie ta była, co miała być, nie? Nie wiem, gdzie idę. Ale idę. No i za mną, czy przede mną? Nie. O co tu chodzi? Ja nie wiem, czy mam tam iść, czy mam tego nie robić. Chciałam powiedzieć, że jak mnie w to wejdzie, mi tak jeszcze nie będzie koniec. Po prostu, czy to się kiedyś kończy? Super, drogi pamiętniczku. To jest ona, tę, którą cały czas widzimy, nie? I znowu to samo. Such filth. That man lived here. Maybe for years. No i zgiut, nie? Dobra, to jest jakaś lipna ścieżka, słuchajcie. Super. Ha!
Mam 200 prześladowań? Nie mam tego. I'm not done with you. Wow, on uganiał chudą mój zabił? Nie wiem o co tutaj chodzi, ale... Nie wiem, czy mam nic wiedzieć. Okej, poszłam jakąś czerwoną linią. This is it. The basement. I'm finally here. Peter. Peter. Peter, where are you? Here. What now? Did you really think it would be that easy, Ellis? That the kid would be waiting here for you, so you could save him and go home a hero? No, Ellis. You don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm going to enjoy it! So am I. Come on then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Kurde, co za nora, nie? Nie wiem, kto kogo zabija, ale chcę, żeby już się to skończyło. No, please, 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 please. I zabił ją. Okej, już wiem co to. Please, 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 please.
You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! A pies odszedł, a pies żył. I teraz tak, pytanie. Alice uległ wściekłości i rozpaczy. Cykr trwa dalej. Carver narodził się na nowo. Pomimo doznanych obrażeń, Bullet przeżył i widziano go później, jak włóczył się pod domem Shannonów. Jess była zdecydowana pogodzić się z Alice'em, ale mężczyzna lekceważył jej starania. Spędzając coraz więcej czasu w lesie, los Petera pozostaje nieznany. Nigdy nie udało się odnaleźć ciała szeryfa w lesie Black Hills. Nikt nawet nie wiedział, gdzie należy szukać. Ciało Todda McKinnona znaleziono kilka miesięcy później w tartaku. TPS Creek zgniło do tego stopnia, że ledwo udało się je zidentyfikować. To ciekawe, co powinnam była zrobić, żeby dostać to drugie zakończenie, nie? Słuchać tego gościa cały czas? Przecież jemu o to chodziło, nie? Czyli pies przeżył, ha. Natomiast nam się nie udało. No nic, zajęliśmy jego miejsce, przykra sprawa. Nie możesz podnosić dildosów. Ale tu już jak, wiesz, weźmiesz do ręki, to nie możesz wyrzucić, nie wiesz? Ani tych wiązanek ze zdjęciami. No właśnie. Ale pies nie chce przejść tamtędy, nie? Nie wiem, co tu zrobić. Bo on ich się boi, nie? No może można podnieść, ale nie można ich niszczyć. Nie możesz szeryfa zabić. No ja nie wiem, jak, w jaki sposób go zabiłam. Nie można. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli podnoszę te wiązanki, to on po prostu zaczyna coraz bardziej w jakiś tam obłęd popadać i zabija wtedy pewnie tego szeryfa. A tamta dźwignia by zabiła tego w tartaku. Bateria jest do radia w bunkrze. Ale nie... No już tam nie wylądowałam, nie? A to pewnie jakby było inne zakończenie. Co? To bateria by się przydała. Zabiłaś go podchodząc w domu. Nie, a tak sobie myślałam, żeby go ominąć, nie? O kurde, dobre. Tam sobie grzebiał w tych liściach, nie? Mogłam odejść. No tak, pomyślałam pierwszy raz, ale mówię, haha, dobra, to już było, że się jeszcze nie wydarzyło. Jak przychodzisz drugi raz, to szeryfa aucie mówił o kodzie do drzwi do bunkra. I to jest takie gratisowe. W bunkrze w radiu mówią o tym, co się stało z chłopcem. Hmm.
przeszłabym to drugi raz, gdyby, to znaczy tę wczytałabym sobie po prostu, nie? Ale tam za dużo jest biegania po domu, nie? Przesadzili moim zdaniem na koniec. Mi się zaczęło robić irytujące. Tak to fajna gra, nawet jako tako wyszło, ale czuć też te layersy, nie? No strasznie przyciągnęli, mogli to zrobić trochę krócej, bo to już takie nie straszne, tylko no, wkurzające było. Bardziej treściwie mogłoby być. No dobra, ja wam dziękuję serdecznie za streamka i za komentarze. 22:24, Jezu Chryste. Kawałek, ile my mamy tego? Godzina 28 minut, nie? Tyle zakończenie wyniosło. Także to było to złe zakończenie, ale chociaż z plusem, bo pies przeżył, prawda? Czyli nieśliśmy go do końca. Trzymajcie się, dobranoc. Pa. Aż się zaziewałam teraz, przepraszam.